Dzień dobry, z tej strony Rek Samowolski, a na serio rzecz ujmując, witam Was na kanale Świat Seby. Jak wiecie, nie jestem prawdziwym policjantem, tylko gram rolę Reksa Samowolskiego w serialu Wygwizdowo. I tak stwierdziłem na podstawie pytań, które do mnie spłynęły po emisji dwóch pierwszych odcinków serialu, że stworzę taki kącik pod nazwą Buda Reksa, w którym będę odpowiadał na pytania związane z tym serialem oraz z bohaterami. I jak to się rozwinie, zobaczymy. W każdym razie mam dzisiaj pewną pulę pytań, która do mnie spłynęła. Postaram się rozładować. Jeżeli będziecie mieli niedosyt, to jak najbardziej czujcie się swobodnie, żeby pod filmikiem dawać kolejne pytania, na które w kolejnym odcinku będę odpowiadał i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie pytania też możecie zadawać pod samymi epizodami serialu. Dla przypomnienia powiem, że serial jest emitowany na kanale OKJW. Link macie tutaj w kartach u góry. Natomiast w tej serii będę się skupiał tylko i wyłącznie na kwestiach technicznych, organizacyjnych i takich innych ciekawostkach, które wiem, że na pewno część osób będą interesowały. No to co? Zaczynamy w takim razie pytania. Skąd pomysł na serial? Pomysł na serial narodził się mniej więcej 2 lata temu, gdzie miałem styczność jeszcze z oglądaniem telewizji, a tam leciały różne polskie superprodukcje typu Klan, Plebania, Rancho, Złotopolscy, co tam jeszcze było? Ojciec Mateusz. Jednocześnie gdzieś tam w szafie na przełomie lat nazbierało się różnych kostiumów. No i w ramach kanału OKJW, jak wiecie, lubimy sobie poeksperymentować i mamy dość specyficzne poczucie humoru. Dzień dobry. Dzień dobry, komisarz Reks Samowolski. A ile to się jechało? O kurwa, jak wysoko! Pomóc? Nie, gardzę psami. I tak oto powstał wstępny koncept postaci. Ale niestety z pewnych przyczyn prawnych związanych z innym projektem musiałem się, że tak powiem, bić o odzyskanie swojej własności, ponieważ ten mundur jest na fakturę zakupiony jako rekwizyt filmowy. No i z pewnych przyczyn tam właśnie 2 lata ciągnęła się sprawa, ale już jest, jak widzicie, po dobrej myśli rozwiązana i serial mógł ruszyć na dobre. Niestety w pilocie tylko załapał się Grzesiu, gdyż no jak wiecie, a ci co nie wiedzą, to powiem, że w grudniu odszedł od nas. I mimo wszystko stwierdziliśmy, że ciągniemy to dalej. Dołączył z kolei do ekipy Arek z grupy kamerowani, gdzie też się udzielam. I tak wspólnymi siłami zaczęliśmy dalej kręcić. I tak to wygląda pokrótce. Skąd pomysł? Jak to wygląda? Kiedy będzie następny odcinek? Powiem tak. Staramy się utrzymać tempo, żeby jeden odcinek pojawiał się raz na 2 tygodnie. Mimo wszystko nie powieście nas, jeżeli się okaże, że raz na jakiś czas się zdarzy jakaś mała obsówka, gdyż ten cały projekt to nie jest tylko kręcenie na green screenie, tak jak ja w tej chwili stoję. To się trzeba zgrać z ekipą. Wszyscy mamy jakieś swoje zajęcia zawodowe, a to jest robione dokładnie po godzinach, jak wszyscy jesteśmy w stanie się zebrać do kupy. Także będziemy się starali na pewno, żeby cykl jeden odcinek raz na 2 tygodnie jednak był emitowany. Czy i kiedy będzie pełna wersja piosenki tytułowej? Czy będzie? Będzie. Kiedy? Trudno mi powiedzieć, ponieważ także aranż do pełnej wersji ja przygotowuję. Jest on dosyć już zaawansowany. Trzeba go jeszcze, jak to wiadomo, z każdym wyszlifować. I mam nadzieję, że już niedługo będę w stanie tutaj zmiksować razem ze studiem Selecta wokale, bo wokal jest nagrany dla 2 zwrotek i wypuścić to po prostu. Ale tak jak mówię, wszystkiego się będziecie na bieżąco dowiadywać. W tej chwili ciężko mi jest podać konkretny termin. Ale powiem tak, niedługo. Gdzie pojawiać się będą materiały dodatkowe związane z serialem? Jeżeli chodzi o zdjęcia, to na pewno na kanale Świat Seby OKJW na Facebooku. Jeżeli chodzi o sprawy wideo, to
Po to właśnie powstała seria Buda Rexa, żebym wam tutaj pokazywał jakieś tam, nie wiem, wpadki na planie, informacje i wszystko wokół serialu, żebyście mniej więcej byli na bieżąco. Natomiast jeżeli w danych filmach nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, to jak najbardziej w komentarzach możecie zadać te pytania i w następnym odcinku będę na nie odpowiadał. Także serdecznie zapraszam was do korzystania z tej opcji. Gdzie kręcimy serial? Powiem tak, serial kręcimy gdzie popadnie. W tej chwili była sytuacja taka, że cały pilot powstał w Kościerzynie, gdzie dobrodziej posiada, że tak powiem, lokum. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek z Antonim Kuśką i ten, co będzie teraz emitowany, powstał tak, lokalizacje zewnętrzne w Kościerzynie, lokalizacje wewnętrzne wewnątrz tego lokum dobrodzieja oraz dodatkowo w Pruszczu Gdańskim i biuro sołtysa jest tutaj obok, w tym samym pomieszczeniu, co w tej chwili nagrywam, czyli w Gdyni. Widziałem, że Pekuś i Pridak, pozdrawiam, od razu to zgadli, także tak, w Gdyni jest część serialu też kręcona. A gdzie będą kolejne odcinki? Zobaczymy w zależności od scenariusza i okazji, bo być może ktoś nam użyczy jakiegoś lokum, albo ktoś będzie jeszcze grał i będzie miał możliwość zagrać u siebie. Zobaczymy. To jest serial, który nie ma jakiegoś budżetu. On praktycznie jedynym budżetem jest nasz czas i wkład. Oglądajcie Budę Rexa, dowiecie się co, gdzie, jak, kiedy. Jakie są plany związane z serialem? No, plany są. Nie będę w tej chwili tutaj zdradzał, bo wiadomo, że życie pisze swoje scenariusze. Będziemy się starali, żeby ten serial się rozwijał. Mamy też nadzieję, że z waszej strony będzie jakiś odzew. Może będziecie mieli jakieś propozycje co do odcinków, bo nie ukrywajmy, ten serial w odróżnieniu od tych, co są w telewizji, w pewnym sensie macie szansę także kształtować, gdyż no, jakby nie patrzeć, odcinki są mniej więcej na bieżąco nagrywane. Więc my czytamy te komentarze i możemy się do nich ustosunkować, jeżeli uznamy, że jest fajne i się gdzieś tam nam będzie składać do kupy. Także śledźcie serial, komentujcie, lajkujcie itp. I jeszcze jedno, że tak powiem, wyjaśnienie, dlaczego ja jestem ubrany tak jak na planie. Chodzi o to, że po pierwsze, na świecie Seby przyjąłem zasadę, że jeżeli są jakiekolwiek materiały typu making of, to ubieram się w te role, w które byłem na planie. Między innymi dlatego, żebyście byli w stanie rozróżnić, że to nie jest daily vlog ani nic takiego, tylko to jest związane z jakimś projektem. W tym przypadku jest to mundur policyjny, nawet tutaj jest Rex Samowolski. O. Żeby nie było, jest to mundur przygotowany do filmu i jako, że gadam o tym projekcie filmowym, uznałem, że nawiązując do konwencji kanału, utrzymam tę stylistykę. Także jeżeli widzicie Budę Rexa, spodziewajcie się policjanta. Oczywiście aktora. I teraz jeszcze tak w woli ścisłości, właśnie w związku z tymi mundurami i tymi sądowymi sprawami, używanie munduru jest jak najbardziej dopuszczalne w przypadku produkcji filmowych, natomiast jest całkowicie niedopuszczalne, jeżeli idziecie na ulicę i się podszywacie pod kogoś, kim nie jesteście, czyli w tym przypadku policjanta. Także to jest różnica dosyć istotna, także dla sądu. To taka mała ciekawostka. W tym momencie będę już kończył swoje wywody, bo też nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś zagadywać nie wiadomo ile. Jedyne co jeszcze powiem ze swojej strony, jeżeli wam się ten filmik podoba, zostawcie łapkę w górę. Będę wiedział, że jak najbardziej oglądacie, jesteście ze mną, wspieracie to przedsięwzięcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, na które odpowiedzi nie znaleźliście, to pod filmikiem są komentarze, także korzystajcie. Linki do kolejnych odcinków będą także dostępne po stronie serialu Wygwizdowo i vice versa, w tych materiałach będę linkował do odcinków Wygwizdowa do kanału OKJW. No i jeszcze oczywiście serdecznie zapraszam was do subskrypcji kanału Świat Seby,
który właśnie poniekąd oglądacie. Znajdują się tutaj także inne produkcje, także humorystyczne, także making ofy z innych produkcji, związanych chociażby z grupą Kamerowani. Także zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, kto jeszcze nie subskrybuje. Jeżeli z kolei jesteście użytkownikami szczęśliwymi Facebooka, to zapraszam Was do lajkowania fanpage'a Świat Seby. Tam także się pojawiają na bieżąco informacje o wrzucanych filmach i materiałach, zdjęciach itp. itd. A dla osób, które chcą śledzić całą twórczość OKJW, Świata Seby, Kamerowanych włącznie, zapraszam na grupę facebookową, która się nazywa To Tyle na Tę Chwilę, pisane razem bez przerw. Tam znajdziecie wszystko. Linki także znajdziecie w opisie pod filmem. Także mimo, że to jest, że tak powiem, Buda Reksa, będę się z Wami żegnał standardowo jak w świecie Seby. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.